Together. Together. Ale z... proszę bardzo. Ale z Suzanem. Miło mi powitać. Miło mi powitać Państwa na konferencji prasowej wojewody podlaskiego pana Jacka Brzozowskiego dotyczącej podpisania umów w ramach programu Opieka Wytchnieniowa. Witam przybyłych gości. Pana Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta miasta Białegostoku. Dzień dobry. Miasto Białystok bierze udział w programie po raz szósty. W tym roku otrzymuje ponad 750 tysięcy dofinansowania. Pana Adama Tomanka, burmistrza Zabudowa. Dzień dobry. Gmina Zabudów bierze udział w programie po raz trzeci. W tym roku otrzymuje ponad 19 tysięcy dofinansowania. Pana Antoniego Apoloniusza Brzezińskiego, wójta gminy Dziadkowice. Dzień dobry. Gmina Dziadkowice w tym roku bierze udział po raz piąty w programie i otrzymuje ponad 16 tysięcy dofinansowania. Oddaję głos panu wojewodzie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę gościć dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i pana prezydenta, i pana wójta, i burmistrza. Także mamy wszystkich przedstawicieli organów władzy wykonawczej pochodzących z bezpośredniego wyboru w jednostkach samorządu terytorialnego, ale sprawa jest ważna, poważna i społecznie bardzo potrzebna. Podobno, szanowni państwo, w życiu nie ma przypadków. A chciałem powiedzieć, że dzisiaj, nie wiem czy państwo wiecie, jaki dzień obchodzimy. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. To bardzo ważny dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2009 roku, który odnosi się właśnie do tej kwestii pomocy osobom, które uważa się za osoby wykluczone. Na przykład mówimy tutaj o godnej płacy, godnym zatrudnieniu, ale także o dostępie do świadczeń socjalnych. No i teraz rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo ważnym programem społecznym przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który dotyczy właśnie opieki wytchnieniowej. Jest to edycja kolejna już właśnie tego programu przygotowanego dla jednostek samorządu terytorialnego. No i to są dwie grupy, które należałoby w sposób szczególny wspierać. Po pierwsze osoby, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami do 16 roku życia i druga grupa to są osoby z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności. No, czym jest opieka wytchnieniowa? No, jak sama nazwa wskazuje, to jest pomoc osobom, które w sposób szczególny opiekują się tymi osobami właśnie z niepełnosprawnościami po to, żeby mogły być odciążone od tych codziennych swoich obowiązków. Proszę państwa, jeżeli chodzi o politykę rządu, w tej kwestii cały program to jest 190 milionów złotych. W 2024 roku 31 umów na dofinansowanie na terenie województwa podlaskiego. W sumie to są 3 miliony złotych, 43 gminy, prawie 1400 osób i co ważne ponad 440 dzieci i ich opiekunów zostanie objętych tym programem. Także bardzo dziękuję panie ministrze i wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za przygotowanie tego programu. To jest ważne, żeby także w tym obszarze społecznym wspierać wszystkich tych, którzy tej pomocy i opieki naszej potrzebują. Bardzo dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta miasta Białegostoku. Tak, panie wojewodo, koledzy samorządowcy, dobrze spotykamy się z takiej okazji. I jeszcze w tak szczególnym dniu, jak powiedział pan wojewoda, w Dniu Sprawiedliwości Społecznej. Proszę państwa, do tej pewnej sprawiedliwości trzeba cały czas dążyć, bo jej osiągnięcie myślę, że jest po prostu bardzo trudne, ale starać się trzeba. Ja jestem ekonomistą, więc troszkę sprostuję tutaj panią rzecznik, no to nie jest ponad 750, a dokładnie 746 640 zł. Ale w zaokrągleniu można zaokrąglić do tej kwoty. Jest to ten rząd wielkości. I proszę państwa, Białystok, tak jak było tutaj powiedziane, po raz szósty bierze udział w tym programie. Jest ona bardzo ważna dla tych osób, które tak, no, jak sama nazwa wskazuje, mają możliwość odetchnąć od pracy przez 365, a w tym roku 366 dni, w roku przez 24 godziny. To są osoby, które właśnie sprawują taką pieczę, taką opiekę i ta chwila wytchnienia mi się po prostu zwyczajnie należy i dobrze, że rząd widzi takie potrzeby i dofinansowuje tego typu programy, bo ja nie mam takiej wyobraźni, sobie nie mogę wyobrazić
Na szczęście nie miałem, no troszkę było tak, ale nie do końca i to z rodzicami, ale to był, ten okres nie był taki długi, a jeżeli się ma przez ileś tam lat taki obowiązek. To jest naprawdę tym ludziom, którzy to robią, to pomniki stawiać to jest mało. Po prostu trzeba ich podziwiać, szanować, ale też pomagać i to chcemy robić. Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana Adama Tomanka, burmistrza Zawodowa. Panie wojewodo, szanowni koledzy, szanowni państwo, cieszę się, że jestem akurat w tym miejscu, aby móc również powiedzieć kilka słów, które kieruję przede wszystkim do rodzin osób, które mogą liczyć na ten rodzaj wsparcia. Opieka wytchnieniowa jest bardzo istotnym elementem całej polityki społecznej. My po raz trzeci już korzystamy z tych środków i w ten sposób na pomoc ze strony nas oraz państwa może liczyć pewna, być może ograniczona liczba rodzin, liczba naszych mieszkańców. Patrząc na zmiany demograficzne oraz na strukturę naszego społeczeństwa, trzeba się liczyć chyba z następującym stwierdzeniem. Takich przypadków będzie coraz więcej. Nie ograniczamy się również tylko i wyłącznie do tego rodzaju świadczeń. Na marginesie muszę powiedzieć, że już od kilku lat uruchomiliśmy, co jest pewnego rodzaju ewenementem na terenie naszej gminy, środowiskowy dom samopomocy. To my jesteśmy jednostką, która zarządza środowiskowym domem samopomocy. Udało nam się wykorzystać infrastrukturę już istniejącą. Doprowadziliśmy do przebudowy i remontu budynku po byłej szkole i w chwili obecnej może liczyć w tym budynku przez cały praktycznie tydzień, od poniedziałku do piątku, grupka zawsze 30 około osób. To są osoby niepełnosprawne i w tym momencie przez te kilka godzin dziennie ich rodzice, ich opiekunowie mogą po prostu odetchnąć. Mogą cieszyć się chyba mniejszą ilością zajęć, a jednocześnie być pewni, że jesteśmy w stanie zapewnić dobrą po prostu pomoc. Co jest również istotne, bo tutaj trzeba powiedzieć o współpracy między samorządami, również wspieramy mieszkańców nie tylko naszej gminy. Z pomocy w ramach środowiskowego domu samopomocy w Krynickich korzystają mieszkańcy naszej gminy, ale również tam są mieszkańcy z gmin sąsiednich, z Turośni Kościelnej oraz z Juchnowca Kościelnego. Także każda pomoc się liczy, zwłaszcza tym, którzy nie są w stanie po prostu podołać czasami w trudnych sytuacjach życiowych. Dziękuję. Dziękuję i oddaję głos panu Antoniemu Brzezińskiemu, wójtowi gminy Dziadkowice. Panie wojewodo, koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Moja gmina z tego programu już szósty rok korzysta. Jest to bardzo dobry program, chociażby z tego tytułu, że na przykład w takiej gminie małej jak moja nie ma podmiotów świadczących tą usługę całodobowo. Dlatego też, że ten program jest tak skonstruowany, że można wynająć osoby do świadczenia tych świadczeń wytchnieniowych. Moja gmina właśnie korzysta i wynajmuje taką osobę do świadczenia takich usług. Ona się zajmuje dwiema osobami pełnoletnimi, niepełnosprawnymi o stopniu znacznym. I jest to duże wytchnienie, jak sama nazwa wskazuje, dla opiekunów, bo te osoby wymagają jak gdyby całodobowej opieki, a wiadomo, że no, trzeba też znaleźć czas przez opiekunów dla siebie, czyli tam na przykład w tym przypadku na gospodarstwo, które prowadzą, czy też na inne sprawy, które są niezbędne, aby je załatwić. Więc ten program naprawdę jest bardzo, bardzo dobry i ja się cieszę, że możemy z niego korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Teraz nastąpi podpisanie umów. Nie wystąpię? Prawda.
Dziękuję bardzo, pani wojewodo. Bardzo proszę. Ja już dziękuję państwu. Tak, tak, będzie konkurs, tak, będzie konkurs. Jak zawsze konkursem. Ostatnio było organizacji. Bardzo proszę.